Witam Państwa na kolejnym spotkaniu grodzkim, a dziś moim gościem jest pan Rafał Fronia, himalaista, członek kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu, kartograf i maratończyk. I od tego chciałbym zacząć. To jest zamiłowanie czy element przygotowania fizycznego z pana strony? Dzień dobry. 25 lat temu skończyłem karierę zawodową. Ja wyczynowo trenowałem, biegałem. Potem przyszły inne pasje. No a kiedy zostałem weteranem i znów można było zawalczyć chociażby w swojej kategorii wiekowej, no to wróciłem do pasji, do biegania. I to wszystko jak gdyby jest trochę połączone, czyli bieganie, wspinanie, dbanie o siebie, kondycja fizyczna wszędzie jest potrzebna. A że biegać lubię, no to biegam codziennie, a że biegam codziennie, to jestem dobry, a że jestem dobry, to startuję w zawodach i wygrywam. Startował pan nawet w biegach przełajowych, to prawda? Tak, no ja byłem przez wiele lat członkiem kadry narodowej biegów na orientację. Jakby wywodzę się z biegu na orientację, tam startowałem, tam zdobywałem medale na Mistrzostwach Polski. Ale tutaj w MKS-ie Paulinum pan startował, czy gdzieś indziej? No za moich czasów w Paulinum to się dopiero tworzyło. Wtedy był to start Jelenia Góra, klub przy zrzeszeniu sportowym właśnie Start. I od samego początku, od roku 83 do bodajże 92 roku reprezentowałem właśnie start Jelenia Góra. To w takim razie, z tego co pamiętam, widziałem pana na półmaratonie jeleniogórskim i tutaj chciałem nawiązać do pewnej historii, bo słyszałem rozmowę między dwoma mężczyznami, którzy startowali również w tym biegu, którzy mówili jeden do drugiego, żeby nie biegł za panem, ponieważ nie da rady. No i rzeczywiście, piąte miejsce, no, robi wrażenie. To znaczy dobrze by było, jakby biegł za mną, bo wtedy byłby szósty, a pewnie byłby był dalej. Ale nie mógłby nie dać rady. No tak, trasa naszego półmaratonu jeleniogórskiego była bardzo trudna, natomiast ja przygotowywałem się do maratonu w Wiedniu. Dwa tygodnie wcześniej startowałem w Wiedniu, startowało tam 42 tysiące łącznie biegaczy, udało mi się zająć 66 miejsce w generalnej klasyfikacji. Na ilu? Tak naprawdę ilu dobiegło do mety, nie mam zielonego pojęcia, ale zapisanych było 42 tysiące ludzi. Dosyć prestiżowy maraton, także uważam to za sukces. I to był jak gdyby główny cel wiosny. Do tego się przygotowywałem, no, ponieważ bieg w półmaratonie jeleniogórskim uznałem za swój obowiązek, bo przecież tutaj mieszkam, no to wystartowałem jak gdyby z siłą rozpędu przygotowań z maratonu wiedeńskiego i mimo, że trochę jeszcze jestem zmęczony po Wiedniu, to było lepiej niż myślałem, bo nastawiłem się na godzinę 20, pobiegłem godzinę 18. Było bardzo zimno, plus 5 stopni, wiał wiatr, było mokro na trasie. W związku z tym trasa ciężka, ale okazało się, że była bardzo szybka. Bardzo dobra organizacja, tutaj Maciek Grabek spisał się pierwszorzędnie. Wszystko zagrało, punkty żywieniowe, organizacja trasy i dzięki temu można było bardzo szybko biec. A najbardziej imponujące jest to, że to był drugi bieg, prawda? Druga edycja. Tak, druga. Ja w zeszłym roku nie startowałem, byłem w górach, byłem w Himalajach. Natomiast tak, druga edycja i on się już wpisuje w kalendarz, także myślę, że co roku będzie więcej. W tym roku 1200 osób było zapisanych. Nie wiem, ile tak naprawdę wystartowało i dobiegło do mety, ale było zapisanych 1200 osób. Porozmawialiśmy o przygotowaniu fizycznym, co prawda tak pobieżnie, ale porozmawialiśmy. A jak ważne jest przygotowanie psychiczne przed wspinaczką na jeden ze szczytów powyżej 8000? Znaczy bez względu na to, czy są to maratony, czy są to ultramaratony, czy jest to wspinaczka. Kiedyś słyszałem taką wypowiedź spikera przed maratonem poznańskim, że maraton biegnie głowa, a nogi ją tylko niosą. I to jest prawda, to jest fakt. W związku z tym, jeśli ktoś psychicznie nie jest przygotowany, psychicznie nie spełnia wymogu biegania długodystansowego, to choćby nie wiadomo jak mocno trenował, to po prostu psychika mu nie pozwoli na osiąganie pewnych wyników, bo nie będzie mógł się przełamać, nie będzie mógł pokonać swoich słabości. I w górach wysokich jest dokładnie tak samo, czyli najważniejsza jest psychika. Mój mentor, mój nauczyciel, mój mistrz Krzysiek Wielicki nigdy nic nie trenował. Śmiał się po maratonie w Wiedniu, że pewnie on zająłby 41 998 miejsce, może by kogoś jednego wyprzedził, jakąś starą babcię. Natomiast w górach powyżej 8 tysięcy spisywał się zawsze bardzo dobrze i bez względu na to, jak nie byłby przygotowany. Także psychika i predyspozycje wrodzone, a później dopiero trening.
bo wraz ze wzrostem wysokości jak gdyby maleją nasze wytrenowane umiejętności, a liczy się właśnie taka wrodzona fachowość, liczy się silna psychika, no, wiele innych czynników tam bierze górę. Macie jakieś specjalne przygotowanie tuż przed wyprawą w Himalaje bądź na którymkolwiek ośmiotysięczników? Czy to jest tak, że siadacie razem, trenujecie bądź ćwiczycie, macie jakieś zajęcia, czy to trzeba po prostu mieć wrodzone, jeżeli tak można powiedzieć? No nie, to nie tak, że trzeba mieć wrodzone, bo swój organizm i swoją psychikę poznaje się w trakcie swojego życia, ale tak, my mamy specjalny system przygotowań. Wtedy, kiedy jeszcze nie było programu polskiego himalaizmu zimowego, po prostu jechało się w góry, biegało się, przygotowywało, wspinało się w skałach i potem jechaliśmy w góry. Natomiast teraz, kiedy cele są trochę trudniejsze, kiedy te góry naprawdę stawiają duży opór materii, mamy specjalny system przygotowań. No i w tym roku jednym z elementów był obóz zimowy w Tatrach Słowackich. Przez tydzień czasu wspinaliśmy się pod okiem instruktorów, pod okiem psychologów, fizjologów w Dolinie Kierzmarskiej. Taki tydzień naprawdę, naprawdę mocnego wspinania, zajęć psychologicznych, zajęć ze sprzętem, z ratownictwa medycznego. Musimy sobie sami umieć zrobić zastrzyk, co też nie jest łatwe, żeby wbić sobie całą igłę gdzieś tam przez kombinezon. To był jeden z elementów. Drugi będzie takie szkolenie związane z psychiką i będziemy mieli spotkanie z psychologami i to już niedługo w Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, kiedy to psychologowie będą uczyli nas tego, jak przebywać ze sobą chociażby w jednym namiocie przez 2-3 tygodnie i nie zagryźć partnera, żeby nawzajem się nie wkurzać, ale też żeby pokonywać własne słabości. I oprócz tego szkolenie medyczne, ponieważ zawsze, jeśli już na samej wyprawie nie towarzyszy nam doktor, to ten doktor czuwa z kraju, a my wcześniej przechodzimy szkolenia medyczne, tak abyśmy wiedzieli, jakie są trendy, jakie są obowiązki, co robić w przypadku odmrożeń, co zrobić w przypadku ślepoty śnieżnej, co zrobić w przypadku obrzęku mózgu, w przypadku obrzęku płuc, w przypadku wpadnięcia człowieka do szczeliny, kiedy wpada w hipotermię. Tych zagrożeń jest bardzo dużo i żeby potencjalnie być do nich przygotowanym, to trzeba takie szkolenia przechodzić. I dopiero na tym szkoleniu tak naprawdę widać, że my nic nie umiemy i że to, że nam się udaje, to jest tak naprawdę szczęście, że jeśli coś się wydarzy, to naprawdę trzeba być bardzo dobrym, żeby sobie poradzić, żeby przeżyć. Ma pan na swoim koncie tyle gór, tyle szczytów. Jestem bardzo ciekawy, czy to, co pan robi, czy himalaizm nadal jest pasją, czy to już tylko zawód? Nie, nie, tu nie można mówić o zawodzie. To nigdy nie będzie zawodem, bo nie ma takich pieniędzy na świecie. Nie wkrada się rutyna? Nie, nie, nie. I nic nie wynagrodziłoby mi tego, żebym przez 2 czy przez 3 tygodnie w burzy śnieżnej w temperaturze minus 40 stopni siedział w namiocie i odmrażał tyłek. Nie, nie. To jeśli ja nie będę przekonany, że ja bardzo tego chcę, to nic mnie nie zmusi do tego, żeby tam wyjechać. Nie ma takiego ekwiwalentu, dla którego człowiek by zdolny był do pojechania w Himalaje. To naprawdę musi być pasja. W związku z tym zawsze będzie to tylko i wyłącznie hobby, a nigdy nie będę traktował tego jako zawód. I między innymi dlatego siedzę tutaj w Jeleniej Górze wiosną i latem Anno Domini 2014, a nie w Himalajach. Ubiegły rok był bardzo trudnym rokiem, w związku z tym postanowiłem zrobić sobie małą przerwę i do jesieni tego roku, czyli 1,5 roku tak naprawdę bez gór wysokich. To jak powiedzieliśmy o tej przerwie, to kolejna wyprawa, z tego co słyszałem, to jest na K2, to prawda? Tak, następna wyprawa to jest na K2, ale ja na nią nie jadę. Właśnie rusza za 2-3 tygodnie wyprawa na K2 pod kierownictwem Marcina Kaczkana i druga na Broad Peak Middle kierowana przez Jurka Natkańskiego. Obie jako wyprawy unifikacyjne przed wyprawą zimową. Wyprawą zimową, która najprawdopodobniej będzie wspinać się na Nanga Parbat, na jeden z dwóch niezdobytych szczytów ośmiotysięcznych na świecie, bo zostały tylko K2 i Nanga Parbat.
I jak gdyby, tak jak powiedziałem, nie jadę wiosną ani latem, dotrzymuję obietnicy danej sobie. Natomiast plan jest na późną jesień albo na zimę. Natomiast jaki on będzie, no to jeszcze cały czas toczą się dyskusje z moimi przyjaciółmi, partnerami, poszukiwania pieniędzy i poszukiwania celu. Być może będzie to właśnie uczestnictwo w wyprawie na Nanga Parbat w programie PHZ-u, a być może coś innego. Także na chwilę obecną jeszcze nie wiem. Ale bierze pan udział w przygotowaniach do tej wyprawy na K2? O tak, tak. No, we wszystkich eventach, we wszystkich spotkaniach, we wszystkich szkoleniach. To nawet nie tyle, że są to wyprawy, że są to szkolenia przed wyprawą, tylko są to szkolenia w ramach programu. W związku z tym, jeśli ktoś chce być członkiem programu, zakwalifikował się do tego, że jak gdyby jest zawodnikiem PHZ-u, no to jest zobowiązany do tego, żeby w tym uczestniczyć. Bez względu na to, czy jedzie na wyprawę teraz, czy za pół roku, czy za rok. Jeśli w tych szkoleniach nie będzie uczestniczył, no to program zakłada, że nie jest członkiem programu, bo nie spełnia oczekiwań. Szuka pan wyzwań, prawda? Bo tak jak patrzyłem na ostatnią wyprawę na Makalu, na piąty szczyt świata z Kingą Baranowską, tylko i wyłącznie pan i Kinga Baranowska wybraliście się na ten szczyt bez tlenu. To jest swego rodzaju chyba poszukiwanie wyzwań, prawda? Znaczy ja jeszcze nigdy nie wybrałem się na żadną górę z tlenem. Nigdy nie wspinałem się z tlenem. Parę razy zdarzało mi się używać tlenu tylko do celów medycznych, jak my to nazywamy, czyli wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy trzeba podać partnerowi tlen, bo źle się czuję. Natomiast nigdy ani ja, ani moi partnerzy, ani wyprawy, w których uczestniczyłem, nie wspinały się z tlenem. Są to wyprawy sportu. Nie, to jest jak gdyby... Taka decyzja, iż wspinamy się sportowo, czyli wspinamy się bez szerpów, którzy noszą za nami plecaki, bez jak gdyby pomocy takich szerpów wysokościowych, którzy nam po prostu pomagają, a zdarzają się takie wyprawy, które są po prostu wprowadzane na szczyt i wspinamy się bez użycia tlenu, czyli jak gdyby jest to wyprawa sportowa, tylko my i góra. To dlatego, to pozostaje mi zadać pytanie, dlaczego tak naprawdę? Skąd taka decyzja? Czemu sobie utrudnia pan jednak te zadanie przy zdobywaniu 8000? Nie, ja tego zadania sobie nie utrudniam. Uważamy, że tak właśnie jest normalnie, bo można wystartować w Tour de France na rowerze, który będzie miał elektryczne wspomaganie. No, my sobie tego nie ułatwiamy. Jak gdyby nie oszukujemy góry, nie oszukujemy siebie. Znane są wypadki takie, gdzie przyjeżdża na wyprawę dwa tygodnie po nas człowiek dołącza do jakiejś ekspedycji, wspina się z tlenem i on po tygodniu tak naprawdę jest gotowy do wyjścia na szczyt. My tą drogę, którą on robi w tydzień, pokonujemy w miesiąc. Aklimatyzacja, wynoszenie sprzętu. Natomiast on przyjeżdża z 4 czy 5 szerpami, szerpowie wynoszą mu tlen, przygotowują drogę, on przylatuje śmigłowcem, płaci za to 10 czy 20 tysięcy dolarów, bo jest bogaty, zdobywa 8000, bo wejście na 8000 z tlenem i z szerpami może być porównywane do tego, że zdobywa 6000, a nie 8000 i jest bardzo zadowolony, wraca do swojego kraju. Ale tak naprawdę, jeśli coś się wydarzy, zepsuje mu się maska tlenowa, a szerpa z drugą się zapodzieje, to ten człowiek umiera, bo nie jest w stanie przeżyć powyżej 6000 metrów, bo nie jest zaaklimatyzowany. Także jak gdyby moim zdaniem to, co my robimy, jest naturalne, po prostu naturalne. Wspinamy się naturalnie, tak jak to powiedział kiedyś Andrzej Zawada i napisano w książkach. Alpinizm tradycyjny, można powiedzieć, prawda? Zastanawiałem się długo, czy zadać panu to pytanie. Czy pana podejście do alpinizmu, do wspinaczki zmieniło się po tragedii na Broad Peaku? Nie, w ogóle się nie zmieniło. W ogóle? Nie. Nie, nic się nie zmieniło. To ja dużo rzeczy w tych górach już widziałem. Natomiast... No te tragedie w górach się zdarzają. To nie góry zabijają ludzi, tylko ludzie się w górach zabijają. Ta góra niczemu nie zawiniła. Tam były popełnione błędy przez tych, którzy po prostu zginęli. Tak się stało i trudno o tym dyskutować. Natomiast wpływu na moje postępowanie dalsze nie będzie to miało. Natomiast ma to wpływ na chwilę obecną. Jak gdyby uważam, że trzeba odpocząć, trzeba podejść do góry z bardzo taką czystą, jasną głową i umysłem, ponieważ, tak jak mówiłem, ten ubiegły rok był bardzo trudny, bo to nie tylko Broad Peak. Broad Peak zapoczątkował serię bardzo trudnych wydarzeń
Potem to, co wydarzyło się w Pakistanie, na Nanga Parbat, kiedy zginęło 11 wspinaczy, lawina na K2, lawina na Kanchenjunze, gdzie zginęło 5 osób i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę bardzo dużo. 2013 rok był bardzo złym rokiem. Nie wspomnę o Arturze Heizerze, moim nauczycielu i szefie programu, który również zginął na Gaszerbrumie. To wszystko jak gdyby złożyło się na to, że krótki urlop. I tym smutnym akcentem niestety musimy zakończyć kolejne spotkanie grodzkie. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w górach. Dziękuję państwu za oglądanie naszego programu Spotkania Grodzkie. Kolejne za tydzień, przypomnę, 17:30 środa. A kto wystąpi w tym programie, to zostanie naszą słodką małą tajemnicą przynajmniej przez najbliższe 24 godziny. Do zobaczenia.